Cześć, witam Was zespół Akcent. Zapraszamy wszystkich na program. Przez te oczy zielone. Zenek po prostu, Zenek Akcent, Zenek Martyniuk. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Zenona Martyniuka, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Zenon Martyniuk stworzył zespół Akcent, zanim został królem disco polo, zanim jego piosenka Przez Twe Oczy Zielone przekroczyła 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Zenon Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 roku w Gredelach. Imię wybrały mu babcia z mamą. Zastanawiały się pomiędzy Zenonem a Grzegorzem, ale w końcu padło jednak na Zenka. To właśnie jego babcia była jego pierwszą nauczycielką śpiewu. W jego rodzinie dużą rolę odgrywała wiara. Jego mama jest katoliczką, a ojciec był wyznania prawosławnego. Jako że wychowywał się na wsi, od małego pomagał rodzicom w różnych pracach w domu i gospodarstwie. Jego pierwszym nauczycielem gry na gitarze był jego wujek, który pokazał mu kilka chwytów. Kiedy miał 6 lat, dostał swoją pierwszą gitarę od dziadka. Była ona używana i brakowało jej kilku strun, ale po drobnych naprawach do nauki nadawała się w sam raz. Rok później jego dziadek wpadł pod pociąg, do którego próbował wskoczyć i zginął. Dla Zenona było to ciężkie przeżycie, ponieważ był do dziadka bardzo przywiązany. W podstawówce Zenek miał dobre oceny, nie sprawiał żadnych problemów i przez 7 lat z rzędu przynosił do domu świadectwo z czerwonym paskiem. W ostatnim roku podstawówki trochę opuścił się w nauce i za karę mama schowała mu gitarę. Poza muzyką Zenek kochał sport. Był nawet moment, kiedy marzył o karierze piłkarskiej. Jego idolem był wówczas Zbigniew Boniek. Już w młodym wieku Zenek zaczął zarabiać na muzyce. Po skończeniu 8 klasy grywał i śpiewał z różnymi zespołami na różnych imprezach. Na jednej z takich imprez został wypatrzony przez twórcę zespołu Akord, Zenobiusza Gula. Ich wokalista musiał iść do wojska, więc szukali kogoś na jego miejsce. Gul odwiedził dom Martyniuków i z początku propozycję przedstawił mamie Zenka. Marzyła ona o tym, żeby po skończeniu liceum jej syn udał się na studia i nie chciała, żeby Zenon muzyką zajmował się zawodowo. Nie zgadzała się ona na jego dołączenie do zespołu, więc na swój pierwszy koncert z Akordem Zenek podstępem wymknął się z domu. Po Akordzie występował jeszcze w Centrum, Zenkach, Orfeuszu i Wenusie. Zenek miał powodzenie u kobiet i w 1987 roku na imprezie majówkowej poznał swoją przyszłą żonę, Danusię Rolecką. Z początku, kiedy się z nią spotykał, widywał się jeszcze z inną dziewczyną, ale ostatecznie to Danusia skradła jego serce i w wieku 19 lat wziął z nią ślub. Wówczas prawo zabraniało zawierania małżeństwa mężczyznom poniżej 21 roku życia, więc zgodę na ślub musiał wyrazić sąd. Jeszcze w tym samym roku urodził im się syn. Sytuacja rodzinna pomogła Zenonowi uniknąć wojska. Przez liczne występy Zenek opuścił się w nauce i nie zdał z 3 do 4 klasy liceum. Po skończeniu liceum studiował ekonomię w Bielsku Podlaskim. Już wtedy był znany w Białymstoku i okolicach i wiedział, że chce być muzykiem. W 1989 roku założył swój własny zespół, Akcent. Nazwa powstała po połączeniu słów Akord i Centrum, czyli nazw pierwszych dwóch zespołów, w jakich grał. W 1991 roku grupa nagrała swoją pierwszą kasetę o nazwie Akcent 1. W tym samym roku Zenek wraz z zespołem wyjechali na kontrakt do Belgii, gdzie dawali koncerty w restauracjach. Po powrocie z Belgii Zenek wraz z zespołem Akcent wydali 2 kasety w 1993 roku, Dajcie mi gitarę i słuchajcie chłopcy, a Akcent zyskiwał coraz większą popularność i stał się jednym z czołowych zespołów disco polo w Polsce. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni. Shoutout dzisiejszego odcinka idzie dla Wiktora Stasiaka, dzięki za suba i dzwoneczek i pozdrowienia dla Ciebie. A jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć następnym razem.